Dzień dobry. Dziś słów kilka o lawendowym mydle danowieckim, moim własnoręcznym, rękodzielniczym produkcie, który jak lawendę kocham, to i mydło lawendowe też kocham. Słów kilka o procesie produkcji, bo myślę, że jest to o tyle ważne, że często gdzieś tam się pojawiają różne informacje, że te mydła rękodzielnicze to ściema. No nie jest tak do końca, że to jest ściema. Przede wszystkim wykonywane są ręcznie, w małych partiach. Maksymalnie 9 takich mydełek jestem w stanie podczas jednego procesu produkcji wytworzyć. Po drugie, ja swoje mydła, że tak powiem, tworzę metodą na zimno. A oznacza to, że łuk, który tworzę z wodorotlenku sodu i hydrolatu z danej rośliny, w tym przypadku hydrolatu lawendowego, plus rozpuszczone tłuszcze, łączę w temperaturze poniżej 45 stopni, tak żeby ten łuk po prostu nie pozabijał wszystkie substancje aktywne zawarte w olejach. Dzięki temu to mydło ma właściwości olei. Ponadto proces niezmydlonych tłuszczy w moim mydle to jest 20%, czyli 20% z każdego tłuszczu dodatkowo oddziałuje na naszą skórę. Mydło lawendowe jest tworzone głównie z dwóch maceratów olejowych kwiatków lawendy. Jeden macerat to jest na oliwie z oliwek, drugi macerat na oleju kokosowym. Dzięki temu, co prawda nie ukrywam, jest to trochę zabawy z tymi maceratami, ale dzięki tym maceratom moje mydła danowieckie nie są perfumowane, nie używam żadnych olejków, kompozycji zapachowych w procesie jakby produkcji mydła. Ten zapach, który jest w mydle, jest to naturalnie wyciągnięty zapach z maceratów olejowych, które naprawdę pełnią tutaj podwójną rolę oprócz nawilżania, chronienia naszej skóry, dają właśnie zapach. Co jest jeszcze w takim mydełku? W takim mydełku oprócz maceratu kwiatków lawendy na bazie oliwy z oliwek i oleju z oleju kokosowego jest jeszcze olej ryżowy, masło shea i olej rycynowy. Te wszystkie tłuszcze plus hydrolat lawendowy dają mi poziom kwasu oleinowego w wysokości na poziomie 41% w takim jednym mydełku. Co oznacza, że takie mydełko głównie chroni wodę, chroni skórę przed utratą wody, chroni, spowalnia procesy starzeniowe, wygładza naszą skórę. No i oprócz tego fajnego zapachu naturalnego lawendy zmiękcza nam skórę. Ja osobiście polecam. Uwielbiam to mydło. Chyba nie ma osoby, która by kochała lawendę, to by była niezadowolona z korzystania z tego mydła. Zapraszam na swoją stronę danowiec.pl i zapraszam do wyboru rękodzielniczych produktów, bo produkty rękodzielnicze tworzą ludzie, nie maszyny. Dziękuję bardzo. Do widzenia.